Witam was bardzo serdecznie. Zapraszam was na akcję z uprawy po kukurydzy. No i witam, jesteśmy na polu. Bartosz już tutaj talerzuje, drugi raz. A, dwa razy to jest całkiem inaczej. Przedni napęd sobie ustawimy, 1800 obrotów. Tak jak zawsze, standardowo. 1800 on sobie będzie pracował. Nie będzie miał jakichś kłopotów, prawdopodobnie większych. Będziemy też głęboko robić, 27 cm. Dobra, idziemy rozłożyć talerze, rozgrodzimy sobie i będziemy działać! No teraz w tą stronę. To jeszcze tutaj poprzeczniak raz chyba. Ja tam wolę zawsze trochę głębiej, niech będzie, bo kurczę, później ulewy przychodzą i ta woda stoi. Kurde, jest, kurde, głęboko. Pierdolę, za głęboko chyba. 36, pierdolę. Chyba tak lekko idzie. Nowe czubki mam już dlatego. Damy po klipsie 9 na godzinę, wystarczająco, tak będziemy robić. C2, pamiętam. Miesza ładnie. Co tam się stało? Ja pier... Zagotował 60. Ja pierdziele, co tam się stało? Pali się coś. Co tam się stało? Ja pierdziele. Co się stało? Nie wiem, chyba coś strzeliło mnie. Nie. A woda? Patrzysz na wodę? Ona czerwona skoczyła. No a czerwono, no. Mały czerwony? Nie gaś na razie, ona musi zwodzić. To roz... zadławiłem do zakręcie. Spada już do zielonego. To jak ją zadławiłeś? Bo pomyliłem się z bajką i widziałem, że ona startuje. Ja
woda spada, temperatura, czyli płyn musi być. Niech chwilę jeszcze pochodzi. Niech pochodzi chwilę. Tutaj z tego dekla wylatuje, wiesz? Ona by się spodziewała, ja na zakrecie, sama spodnie to opuściłem jeszcze bardzo. Ale na wodę patrz, bo ją przy... Ale była zielona, i na zakrecie ją opuściłem. Na 1900 cały czas jeszcze. Chyba. 1800 obrotu. Jak ty radio masz, to jak ty masz słyszeć, że ją przydławiasz? Nie wolno ją dławić, właśnie o to chodzi, że ona ma pracować sobie. Bo za głęboko talerzówkę wepchał jej i po prostu dławił ją. Zobaczcie, jak Holmer nie ustawi dobrze talerzówki nawet. Jak talerzówka za głęboko nie da, to sobie normalnie pracuje i spokojnie ma jeszcze zapas mocy, ale jak cały czas będzie pod maksymalnym obciążeniem, to ten płyn nie nadąża się chodzić. Kocioł dostaje, kocioł i na powrocie miała jeszcze ciężej i po prostu wywaliło dekielkiem trochę płynu i tak wyszło, że chmura pary poszła. Ale da radę, ogarnie. Jak coś się zepsuje, to się naprawi. Nic się nie stanie, jak się zepsuje. To jest maszyna. Ale jak się zepsuje, to będzie wiedział, że będzie musiał naprawiać. Będzie musiał, jak chce pracować, to też będzie musiał naprawić. Co tu się stało? O kurde. Komputronik się odczepił. Tak wygląda ściernisko po kukurydzy, dwa razy talerzowane. A tak wygląda jeszcze jak runerem przejechane. Gdzieniegdzie jak jest taka kępka, jak tu widać, o tego, gdzieś tu jakaś zawijas był, słabo rozdrobniło, no to jest taka multka. Ale myślę, że siewnik przyjdzie, to trochę to też rozciągnie. A może rzadsza będzie w tym miejscu pszenica. Zobaczymy. Wszystkiego się nauczymy. Ja nie wiem, 2 hektary, 4 zagony robi. I później znowu mu wyjdą tu kliny, tam kliny. Zamiast 2 hektary sobie od środka zacząć na ukos i wyszło mu fajnie. Stój! Też masz źle ustawione, stój! Ustaw ją dobrze, po co tak głęboko tył? I po co tam robisz ósemki? To zaraz się zawija. Zaraz, jak to zrobić, tak? To się zwalnia, a nie gazujesz.
Trona by już nie polatał. Była mała chwila, była chwilowa przerwa. To będziecie widzieć w kolejnym odcinku, czym spowodowana została ta przerwa. I... Halo. No my już do czujnika dochodzę, bo przecież ja ładowałem kukurydzę. Co ty gadasz? Paliwa nie ma? Dobra, to Przemek kończy. Przemek, paliwa nie ma w przesiadce. Stanął. Dobra, Przemek, musisz jechać na gospo. Zalać dwie bańki, wiesz, że są bańki, nie? No. Ze dwie bańki, nie? 40 litrów zalej, żeby on miał. I lejek weź. Dobra, trzymajcie się. Witam bardzo, akcja wsparcie. Skończyło nam się paliwo do 60. Jesteśmy już po uzupełnieniu go. A pójdzie? Co pójdzie? Po ulepszeniu jesteśmy. Po ulepszeniu, no. Zaraz będziemy odpalać. I Bartek będzie... No, dalej lecieć. Co nie? Działa! Działa! No, godzinę na zimę czekałem. Coś ty, szybko się obrobiłem. Pizda gaz, jedziemy po polu. Tylko weź tego nie wrzucę na internet, okej? Okay? Kukurydzę trafił? A nie wiem, chyba. To powiesz, że z 3 miesiące temu to jeszcze było słoneczko o tej godzinie, co nie? Tak. Jest godzina 17.38, bo tutaj mamy godzinę przestawioną. I uprawiamy pod pszeniczkę. Pszeniczka będzie tutaj jutro siana. Warunki są bardzo fajne. Jest sucho, bardzo sucho jest. Nawet zobacz, że się kurzy za nami. No taki, widzisz, kurzek, kurz się robi, nie? No. W listopadzie, w połowie listopada, żeby kurzyło się, ale tam będziemy go dwa razy przerąbać. A on dopiero zaczął tam w to pole? No, niedawno. Tutaj brakło paliwa już? No. W którym miejscu? Na końcu akurat sobie stał. I co gadał? Może czekał, co nie? Jaki to kierowca? Bez paliwa jedzie? Nie? No, każdemu się może zdarzyć, co nie? No tak. Tobie też się pewnie przytrafiło, co nie? No tak, tam nie ma pomiarki w tej 60, nie? Tak dobrze, no. Nie pokazuje. Okazało się, że wydmuchała te 60 litrów prawie, nie? 50 ileś, tak? Jednak 10 litrów zostaje w baku i zapowietrza się. Trzeba uważać. Bo 50 wydmuchała, 60 litrów jest. 50 chyba 5 litrów bak. 5 litrów nie wciągła. Nie udało się. Zapowietrzyła się.